Dobry wieczór, witajcie po live. Z tej okazji, że jeszcze nie śpię, postanowiłem nagrać wam jeszcze jeden film. W związku z tym, że Paweł, zeznania Pawła były takie, że Paweł, słuchajcie, nie odpowiedział tylko na jedno pytanie. Nie odpowiedział, nie podał nazwisk pewnych ludzi. Bo wiedział, że... Znaczy, wytłumaczył się tym, że ci ludzie nie chcieliby, aby ich nazwiska pojawiły się w prasie. I powiedział, że to nie są przyjemni ludzie. Nie wiem, czy wszyscy, którzy opowiadają o tej sprawie, znają wszystkie, dokładnie, wszystkie szczegóły, wszystkie fakty. Ale hotel Rzemieślnik nie jest faktem. Jest mitem. Wręcz nawet może i fejkiem. Po prostu został wymyślony i podciągnięty do sprawy Iwony Wieczorek. Sprawa z butami, czy też to, że Iwona i w telefon Iwony logował się na płycie Redłowskiej. To śledztwo od samego początku było skazane na niepowodzenie. A. I tutaj jeszcze ważna informacja, słuchajcie. Zapomniałbym. Według tego, co się dowiedziałem, według tego, co tam przeczytałem, ustaliłem, to prawdopodobnie Paweł przekazał Rutkowskiemu monitoring z Dream Clubu. To Paweł był odpowiedzialny prawdopodobnie za przekazanie monitoringu z Dream Clubu, ponieważ wielokrotnie kontaktował się z selekcjonerem, jak to się mówi, że chciał zobaczyć, że zobaczyć, o której wychodzili, cokolwiek, słuchajcie, to nie było. Według informacji z ust Pawła wynika, że to Paweł przekazał monitoring z Dream Clubu Rutkowskiemu. I zarazem nie wyjawił nazwisk ludzi, których po prostu nie chciał wyjawić. Bo rozumiem, że się po prostu ich bał. I gdyby ich wsypał, to na pewno by się rozeszło. Więc tutaj nie mówmy sobie, że Patryk, czy ktokolwiek, czy ten Patryk, czy ten drugi Patryk, czy Mirek, czy Andrzej byli zamieszani w zniknięcie Iwony. To nie jest tak. Ja wiem, że wszystko, na co stać niektórych, to tylko to, co przeczytają w internecie, to, co usłyszą i powtarzają i są tego pewni, że tak właśnie było. Wiem, że zbliżam się do celu. Może wy wiecie również, może wcale sobie nie zdajecie z tego sprawy, że zbliżam się do celu, zbliżam się do rozwiązania tej sprawy. Zbliżam się również do miejsca, gdzie spoczywa Iwona. I wiem, że ludzie, którzy mnie obserwują, też wiedzą, że ja wiem. Dlatego celowo się odsłaniam. I jestem tutaj. Bo wiem, że mnie oglądają. Czekam na kontakt. Tak jak powiedziałem, chcę wiedzieć, gdzie jest ciało Iwony. Reszta
Mnie nie interesuje. To nie jest moim celem, abym ja szukał sprawców. Od tego są instytucje państwowe, od tego jest policja, od tego są służby. Ja chcę pomóc w odnalezieniu szczątków Iwony. Niech dziewczyna spocznie w poświęconej ziemi. Tak jak każdy. Tak jak każdy normalny człowiek. Będę miał jeszcze dla Was dużo więcej tematów. Przesłuchajcie tego, co nagrałem, i dokładnie to przemyślcie. Tak jak powiedziałem, oczywiście ujawnianie prawdy tutaj, w internecie, ujawnianie całej prawdy na YouTubie, co niektórzy myślą, że to jest kanał, gdzie łączą się pary. U mnie łączą się pary na kanale. Ci, którzy nie wiedzą, się nie dowiedzą. Dobrej nocy Wam życzę i spokojnej. Mam nadzieję, że to długo już nie potrwa, że ta sprawa szybko obiegnie internet. Przede wszystkim szybko obiegnie internet, aby nikt nie mógł tego wycofać i nikt tego zablokować. Myślę chyba, że w tych czasach to jest po prostu najlepsze wyjście. Po to jesteśmy tutaj. Po to jest nas tak wielu. A gdyby tak każdy z Was dostał kopię tego materiału, nie znajdą Was wszystkich. Czołem, dobrej nocy.